Powiedz mi proszę, jak to podłączymy do tego falownika? Czy będzie szło plus do plusa i to pojedyncze przewody, czy jakoś inaczej? Najbardziej poprawnie jest tak, takie połączenie, żebyśmy od każdego magazynu energii prowadzili przewód oddzielnie plus, plus, minus, minus, łączyli go na szynie po drodze albo na bezpieczniku, tak jak na przykład tutaj mamy damy, i już ten mostek prowadzili jednym przewodem do falownika. Możemy też łączyć, mostkować równolegle te magazyny i wtedy po przekątnej z pierwszego magazynu bierzemy plus do falownika i minus z drugiego. Maksymalnie możemy, tylko wtedy ograniczy nam to moc, nie pojemność, tylko moc magazynu do 5 kW, ponieważ wtyczki, które tu zastosowaliśmy, są maksymalnie 100 amperowe. I przewody, które stosujemy 25 mm kwadrat, de facto pozwalają na stałe obciążenie maksymalnym prądem 100 amper. Jeżeli możemy, czy tam mamy falownik 5 kW, prawda, i zależy nam maksymalnej mocy 5 kW tylko, no to nie zaleca się więcej niż łączenia takich czterech magazynów 5 kWh równolegle poprzez skoblowanie jeden z drugim. I używanie po przekątnej plusa i minusa, gdyż mogą one się wtedy między sobą rozbalansowywać, czyli będą inne poziomy naładowania na poszczególnych bateriach. Jest to rozwiązane właśnie z rezystancją przewodów, którymi łączymy te poszczególne magazyny. Tak naprawdę właśnie najpoprawniejszym schematem połączenia jest taki, jak mówiłem na samym początku, że z każdemu go bierzemy oddzielny plus i minus i naszukujemy to na takiej szynie. Szynie dodatniej, szynej ujemnej. Tak, dokładnie, ujemną tam mamy. Słuchaj, gdyby te magazyny były na ziemi, to ile maksymalnie mogę położyć jednego na drugim? To znaczy tak do 5 magazynów sugerujemy, nie więcej. Do 5 magazynów. A ile maksymalnie mogę magazynów podłączyć do tego deja? Maksymalnie naszych magazynów, akurat tutaj ogranicza nas protokół komunikacyjny, gdyż maksymalnie między sobą może komunikować się do 32 sztuk magazynów, czyli maksymalna pojemność całego magazynu wynosi wtedy 160 kWh. Magazyn maksymalnie ma 5 kWh pojemności. Twój magazyn. Tak. I maksymalnie 32 sztuki możemy takich połączyć równolegle do jednego falownika. Mhm. A ile najwięcej maksymalnie podłączyłeś w swoim życiu? 32. Aha, czyli tyle, ile fabryka pozwala, tyle jest podłączonych. Tak, znaczy testowaliśmy to po prostu, powiedzmy, że mamy sprawdzony ten układ 32-magazynowy. Teoretycznie dałoby się więcej, ale nie zalecamy. Czy magazyny większe niż 5 kWh produkujesz, czy to są maksymalne, które teraz można kupić? To znaczy my produkujemy swój własny system zarządzania akumulatorem litowo-jonowym BMS u nas w Rzeszowie. I magazyny wysokonapięciowe robimy dowolnej pojemności. W tej chwili seryjnie będziemy wypuszczać magazyn 140 kWh. Tak jakby dzielony na półki, dwie równolegle sekcje będą połączone po 70 kWh. I maksymalnie będziemy mogli połączyć taki magazyn na przykład tam do 1,5 MWh. Dobrze. Teraz tak. Tu mamy podwójne RS-y, czyli wejście, wyjście. Tak, to jest RS i CAN. Tak jakby na jednej wtyczce mamy na różnych pinach i złącze RS-a 485 i CAN. I łączymy jeden z drugim i ostatni z nich trafia do falownika. Na pierwszym zakładamy, że ten magazyn będzie naszym magazynem masterowym. Tu wybieramy sobie tylko protokół komunikacyjny z falownikiem, czyli w przypadku DEA na przykład to będzie 6. Dużo protokołów komunikacyjnych masz tutaj zamontowanych? Jest dosyć sporo. Mamy do Solisa, do Sofara, do... Ale to na stronie internetowej tak, mam w instrukcji napisane, tak? Tylko że my jesteśmy... Ja głównie skupiam się na DEA-u, ponieważ w DEA-u jesteśmy po prostu na białej liście dodani, także nasze magazyny są dedykowanymi przez producenta magazynami energii do falownika DEA. Mamy też bardzo dobrą współpracę z firmą, czy tam oddziałem DEA w Polsce. DEA Polska, bardzo dobrzy specjaliści, bardzo fajna współpraca, także bardzo nam się to podoba i, że tak powiem, stawiamy głównie na DEA.
Mamy też inne protokoły, ale powiedzmy, że nie skupiamy się na tych markach, więc są to poza tym falowniki innych marek na niskim napięciu pracują tylko na jednej fazie, prawda? Także jest to mało popularne w Polsce rozwiązanie. Głównie falowniki użytkownicy instalują trzyfazowe, dlatego głównie daje nam taką możliwość w tej chwili DEJE. Dobrze. I DEJ będzie widział, że to jest falownik pierwszy, falownik drugi, trzeci, czwarty? DEJ rozmawia tylko sobie z pierwszym falownikiem, z tym masterowym, gdzie wybraliśmy protokół. On przejmuje funkcję właśnie mastera, komunikuje się z całą resztą, zbiera informacje ze wszystkich falowników, czyli poziomy naładowania na przykład. On sobie je uśrednia i wysyła do falownika informacje o uśrednionym SOC, prawda, czyli dla całego magazynu. Pobiera też inne parametry, jak na przykład maksymalne prądy ładowania, rozładowania dla całego magazynu, też je uśrednia, wysyła do falownika, przez co falownik wie, jakim prądem maksymalnym może ładować, rozładowywać w danym momencie falownik. DEJ myśli, że ma tylko jeden magazyn o dużej pojemności. Tak, dokładnie. On kompletnie nie ma pojęcia, że tego jest kilkanaście sztuk tutaj zmontowanych. Dokładnie tak. I ten pierwszy przydziela odpowiednią ilość energii w zależności od stanu baterii, od naładowania BMS-em. Bo nie każdy będzie miał dokładnie co do promila tyle samo energii, prawda? Bo to się nie da. Bo to jest BMS. To znaczy, tak jakby w większy okres pracy, to te poziomy SOC będą albo podobne, albo takie same. Wiadomo, że każdy taki klocek ma swoją jakąś tam rezystancję wewnętrzną, zwłaszcza podczas iluś tam lat pracy, to będzie się troszeczkę, te różnice będą się uwydatniać, więc przy dużych na przykład prądach ładowania, rozładowania, ze względu na charakterystykę stałonapięciową dla LiFePO4 ogniwa, czyli praktycznie przy obciążeniu albo ładowaniu tego ogniwa mamy prawie stałe napięcie, no to poziomy naładowania mogą się delikatnie nie różnić. I właśnie tutaj odpowiedni montaż, odpowiednia instalacja ma bardzo, bardzo duże znaczenie, czyli tak jak powiedziałem, to mostkowanie, łączenie na przykład na szynie, żeby nie łączyć zbyt wiele, nie mostkować między sobą akumulatorów i wyprowadzać tylko głównych przewodów na przykład z całego pakietu, tylko żeby wyprowadzać to na szynę, no to nam tak jakby tą sytuację, ten efekt zmniejsza, prawda? Więc im lepiej to będzie podłączone, tym one równiej będą pracować, będziemy mogli z nich więcej wyciągnąć energii, prawda? Lepiej z nich korzystać. Dobrze, popatrz. Mamy taki sposób mocowania baterii. Przykręcamy to normalnie śrubami, kable, śrubami do urządzenia, a tu zastosowałeś taki dość dziwny sposób, taki jakby USB. On jest lepszy, gorszy? Dlaczego taki coś stosujesz, a nie śrubę, gdzie normalnie możemy przykręcić przewód tak mocno i właściwie? Znaczy to są w tej chwili amfenolowe i tak zwane. One w tej chwili są standardem, jeżeli chodzi o magazyny energii. One są, nie wiem, mam tu gdzieś wtyczkę, ale musiałbym... Z tyłu była wtyczka w tych, co... Mamy tabelę. No pokaż go od spodu. Takie, Także, jeżeli chodzi o sam wtyk, to... Przepraszam. To jest on tak samo dosyć pewny, jeżeli się zatrzaśnie. Daje nam możliwość szybkiego demontażu, prawda? Ułatwia to troszeczkę życie instalatorowi, po pierwsze. Po drugie, w razie jakiegoś serwisu, awarii i tak dalej, to można bardzo szybko, właśnie tu mamy wyłącznik do baterii, możemy baterię wyłączyć, możemy sobie porozpinać całą instalację. Bardzo szybko możemy tą instalację także rozbudować. I mówimy, w tej chwili używamy głównie wtyków amfenolowych właśnie w tych bateriach, mówię, które my produkujemy tutaj u nas na spocie w Rzeszowie i jest to jakiś tam standard, który w tej chwili praktycznie jest używany przez, nazwijmy to, większość producentów. Prawda? Dobrze. W każdej chwili mogę wyłączyć dowolny, z wyjątkiem pierwszego magazynu, wyłącznikiem i będę miał normalną pracę falownika i będę miał pozostałe te magazyny energii dostępne energetycznie. Tak, ale nie zaleca się tego, ponieważ wtedy będzie różnica właśnie, tak jakby wyjdzie nam ta różnica w poziomach naładowania. Jeżeli wtedy włączymy sobie ten magazyn, to zanim tam się wyrównają, powiedzmy, te poziomy naładowania, trzeba wykonać pełen cykl ładowania, rozładowania i tak dalej, żeby one się powyrównywały. Więc dlatego od razu bym, jeżeli jest już spięty magazyn, to odłączanie na przykład jakichś tam poszczególnych części. Dobrze. Najlepiej, żeby na równolegle sobie pracuje. Do czego służy
ta listwa? To są dry kontakty. Tutaj akurat możemy sobie wyprowadzić no, jakieś tam wyjścia, powiedzmy. Czyli załóżmy, to jest akurat z reguły w jakichś tam komercyjnych zastosowaniach. Jeżeli potrzebujemy wyprowadzić jakąś tam informację o alarmie, prawda, o niskim poziomie naładowania i tak dalej, to po prostu... Czyli zwykły człowiek tego nie używa? My jesteśmy producentem tych akumulatorów z tym, że czy modułów, tylko wykonujemy je na kontrakcie, jak większość takich rzeczy, które mamy bardzo mocno, nazwijmy to, produkowane seryjnie i zlecamy to do produkcji w Chinach. I teraz, jeżeli chodzi o sam design albo część designu BMS-ów, to jest to nasz design, ale nie jest produkowany u nas w Polsce, ponieważ wszystko jest montowane w Chinach. Prawda? Mamy tam oprogramowanie w tym BMS-ie jest też chińskie, czy jest częściowo wasze? To znaczy, mówię, to jest produkowane w Chinach, oprogramowane jest w Chinach, ale tam jest, powiedzmy, nasz know-how, prawda? Nie powiem, że cały BMS był nasz, bo nie opłacało się tego od początku wykonywać, ale duża część była przez nas dostosowana do naszych potrzeb, bo może w ten sposób. Nasze BMS-y, które my produkujemy i które my robimy magazyny na tym energii, to są magazyny z reguły o dużych pojemnościach, wysokonapięciowe, przystosowane do pracy z falownikami o dużej mocy. No i wtedy tam zależy nam właśnie na całym quality control i mamy tą produkcję u nas w Rzeszowie. Robią to już nasi tylko i wyłącznie informatycy, oprogramowanie, więc tam no tak jakby nie ma możliwości na czy tam no, nie ma miejsca na jakiekolwiek no, żeby część tego jakakolwiek nie była na naszym know-how, prawda? Czyli korzystacie w Rzeszowie z zaplecza dawnego Zelmeru, tak? Tak. W tej chwili jest to firma Elektrozer, się nazywa, to jest firma, która była, wchodziła w skład dawnego Zelmeru. Dobrze. Powiedz mi, skąd ja wiem, jaki to jest magazyn, jaką ma pojemność, jakie ma napięcie? To nie pisze nic, kompletnie zero informacji dla osoby, która to kupuje. Przede wszystkim z karty katalogowej, ale jest to sprytnie zakodowane w nazwie modelu. KT, no to firma Contek, oczywiście LFP, czyli używamy ogniw LiFE PO4 w tym przypadku. W przypadku, gdyby były to NMC, to by się po prostu właśnie nazywał NMC albo NCM. ES, czyli Energy Storage, 512 to jest napięcie 51,2V, 100 amperogodzin. Więc tak należy to czytać. No, możemy faktycznie dodać w przyszłej iteracji na przykład tam te 512 kWh. Jest to faktycznie do rozważenia. No. Tak jak w BMW piszą 7.3.0 i wiemy, że tak, to jest... Tak, dodamy tutaj myślę 5-12 kWh dokładnie. Uziemienie jest przygotowane. Trzeba uziemiać? Powinno się. Do tego samego uziemienia, co cała instalacja domowa? Tak, można jak najbardziej. Ważne, żeby było uziemienie i żeby miało odpowiednią rezystancję, prawda? Odpowiednio nisko, żeby po prostu działało. Dobrze. My to sobie gadu, a jeden człowiek, widzicie, pracuje cały czas. To jest właśnie, patrzcie, sześć osób, jedna pracuje. Ale za to jaka? Zobaczcie, to jest dobra firma, warto ją polecić, ale o tym w innym filmie.